amfoteryczne właściwości wodorotlenku glinu. Wodorotlenek glinu jest w 13 grupie układu okresowego, więc nie należy do wodorotlenków metali aktywnych. W związku z tym wodorotlenek glinu nie jest rozpuszczalny w wodzie. Zbadajmy właściwości wodorotlenku glinu. Nasypmy do dwóch probówek wodorotlenek glinu. O, do obu ten sam. Al OH trzy razy wzięte. I do jednej probówki dodajmy roztwór kwasu chlorowodorowego, a do drugiej roztwór wodorotlenku sodu. Intuicja, jeżeli jakokolwiek mamy intuicję chemiczną, powinna być taka, że wodorotlenek z kwasem powinien reagować, bo to są dwa przeciwstawne związki, ale wodorotlenek z wodorotlenkiem w probówce drugiej już raczej reagować nie powinien. Ku naszemu zaskoczeniu obserwacja jest taka, że wodorotlenek glinu reaguje zarówno z roztworem HCl, czyli kwasu chlorowodorowego, i z roztworem NaOH. Czyli po prostu te osady się rozpuściły. Osady rozpuściły się. To obserwowaliśmy. No i teraz, co tu się zdarzyło? W probówce pierwszej zaszła typowa reakcja kwasu z zasadą, czyli wodorotlenek glinu reagował z kwasem chlorowodorowym i powstała sól, chlorek glinu. I produktem ubocznym jest woda. Dobieramy współczynniki reakcji. Tu trójeczka, bo są trzy chlory po prawej i z tego wychodzą trzy cząsteczki wody. Natomiast proces zachodzący w drugiej probówce jest dużo bardziej skomplikowany, ale jest. I nasz wodorotlenek glinu reaguje z zasadą sodową i powstaje taki, można powiedzieć, nowy typ związku, gdzie można powiedzieć, ta grupa spełnia rolę reszty kwasowej. Taka skomplikowana grupa. Czyli w tym wypadku wodorotlenek glinu zachowuje się jak kwas. O ten o. Zachowuje się jak kwas. A tutaj zachowuje się jak zasada. Czyli jeśli jakiś związek zachowuje się raz jak kwas, raz jak zasada, nazywamy go związkiem amfoterycznym, czyli wniosek z tego doświadczenia jest taki, że wodorotlenek glinu ma właściwości amfoteryczne. Amfoteryczne.
ryczne.